No i ostatni list, ale jest baptystką. No napisała tak, nie chcę męża katolika, ale w jednym jedynym przypadku to mogłoby się udać, kiedy każdy z nas postawi na pierwszym miejscu Jezusa. Co ty z tym robisz? No dla mnie stawianie na pierwszym miejscu Jezusa to przyjmowanie Jego ciała i tak Eucharystii, a baptyści tego jakby nie praktykują i tutaj jest zasadnicza różnica.